Jesteśmy na wizji. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich Państwa na trzeciej odsłonie dyskusji online z cyklu Muzea w Polsce Nowe Otwarcie. Wprawdzie w międzyczasie muzea zostały znowuż zamknięte. Miejmy nadzieję, że już teraz tylko na kilka tygodni. Niemniej jednak wciąż hasło Nowe Otwarcie myślę, że jest dla nas wszystkich aktualne, ponieważ w trakcie tych dyskusji wraz z dyrektorami, z władzami największych, najbardziej znanych polskich muzeów staramy się rozmawiać na temat tego, jakie zmiany zaszły w czasie pandemii, jakie zachodzą wciąż w czasie pandemii w polskim muzealnictwie. Jak również dyskutujemy o tym, jak polskie muzea radzą sobie w czasie pandemii, ale również już z myślą o przyszłości przedstawiamy plany najbliższe na nowe wystawy, nowe przedsięwzięcia, nowe sposoby prezentacji zbiorów. Odbyły się już dwie debaty z tego cyklu. One były w zasadzie w tematyce muzeów narodowych i muzeów rezydencji. Gościliśmy dyrektorów Muzeum Narodowego w Warszawie i w Krakowie oraz dyrektorów muzeów Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu i Wilanowa, a także dyrektora NIMOS-u, pana profesora Majewskiego. Dodam, że NIMOS również roztoczył patronat nad naszym cyklem debat. Nie tylko tej tematyce spotykamy się tutaj na portalu YouTube Blog Pressu, ponieważ jest to już nasze 13 spotkanie ze strony Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową Studiów Muzealnych. Organizowaliśmy już debaty w projekcie Czartoryscy Radziwiłłowie. Cały czas trwają prezentacje z cyklu Kresy zapoznane pana Tomasza Kuby Kozłowskiego w tematyce kresów. One jeszcze będą z nami już w kwietniu kolejna prezentacja, mianowicie 7 kwietnia. Toczą się też dyskusje tutaj w tematyce słowackiego, no i właśnie w tej tematyce muzealnej. Dzisiaj to nasze spotkanie poświęcimy muzeom narracyjnym, czyli muzeom, które prezentują pewną opowieść. To są nowoczesne muzea, historyczne i dzisiaj tak się składa dosyć różnorodne, ponieważ są to, no można powiedzieć, cechą łączącą jest to, iż to są stosunkowo młode muzea. Największy staż ma Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Całkiem świeże jest, no nie, oj, przepraszam, chyba Muzeum Fryderyka Chopina jednak ma dłuższy staż. Tak, ale porównywalny, tak, z muzeum w Gdańsku. Natomiast najmłodsze stażem jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, które było otwierane, jak się okazuje, już kilka razy było otwierane, o czym pan profesor Nowik dzisiaj opowie, ale było generalnie otwierane w sierpniu. Także jeszcze dodam tylko, że w trakcie naszego spotkania można, wszyscy odbiorcy mogą zadawać pytania poprzez czat i pod koniec prowadzący od strony technicznej, pan Michał Kosakowski, no te ciekawsze pytania, czy też wszystkie nam tutaj odczyta i postaram się odpowiedzieć na nie. Oczywiście można tą naszą debatę tuż po tym już zobaczyć w całości nie na żywo, jak również można wracać do tych wszystkich debat, które już były toczone wcześniej na YouTubie Blog Pressu. Tak, więc jedna tylko techniczna uwaga z uwagi na to, że pan profesor Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, musi nas opuścić przed 19, 18.45. No to przyjmiemy taką zasadę, że zawsze w każdej turze będziemy oddawać jemu jako pierwszemu głos, ale również goszczą z nami dzisiaj z Gdańska pan doktor Karol Nowak,
Nawrocki, przepraszam bardzo, pan doktor Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, który kieruje tą placówką już czwarty rok, niedługo w kwietniu, tak, będzie czterolecie od 2017 roku. Jest to wielkie muzeum, które z dużym rozmachem ma ambicje pokazywać. No w tej chwili mam nadzieję, że już polską jakby narrację II wojny światowej, tak tutaj się zawahałem, ponieważ znane były kontrowersje wokół pierwotnej wystawy Muzeum II wojny światowej, która budziła pewne kontrowersje. W tej chwili wiem, że już jest nieco inaczej, a nawet mocno inaczej, o czym wszystkim opowie pan dyrektor. I gościmy również z Warszawy pana doktora Seweryna Butera, dyrektora świeżego, tak powiem, świeżego dyrektora Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, choć w muzealnictwie pan dr Seweryn Kuter jest już działa długo, ale tym muzeum kieruje bodajże od początku tego roku. I to jest jakby jedyne w dzisiejszej odsłonie muzeum biograficzne i powiedziałbym, że chyba najbardziej znane, czy może nawet najlepsze w Polsce muzeum biograficzne. Muzeum biograficzne w Polsce jako żywo brakuje, także to też ciekawa okazja do dowiedzenia się, jak działa to muzeum. Nie przeciągając sprawy, może zacznijmy od takiego pytania do uczestników, począwszy od pana profesora Grzegorza Nowika. Jak państwa muzea radzą sobie w pandemii, jak państwo działają w tych trudnych warunkach? Jeśli można, wiem, że tu mamy odczekać chwilę z uwagi na usunięcie w czasie łączy. Otóż, tak jak był pan uprzejmy wspomnieć, otwieraliśmy się trzykrotnie już w tym roku. Pierwszy raz to było to oficjalne otwarcie, które zapoczątkowało trzy otwarte dni 14, 15, 16 sierpnia. I możemy powiedzieć, że oprócz tego pierwszego dnia, który był w zasadzie zarezerwowany dla gości oficjalnych, począwszy od pana prezydenta, ministra kultury i tak dalej, a więc no, wszystkich świętych, to przez te trzy dni odwiedziło nas łącznie kilka tysięcy osób. To jest coś niebywałego. Myśmy się w tych dniach sierpniowych byli czynni i otworzyli się dla ludzi, którzy chcieli zarezerwować swój czas, bo musieliśmy tych limitów przestrzegać, które mimo lata jednak i złagodzenia symptomów pandemii obowiązywały i trzeba było się wpisywać na odpowiednie listy i no to jest jednak kilka tysięcy osób, każdego dnia około 1,5 tysiąca osób, przy czym było to od wczesnych godzin rannych do godziny 20 wieczorem. Także tak to było rozłożone. Można powiedzieć, że 12 godzin dziennie byliśmy w tym czasie czynni. I muszę tu dodać bardzo istotną informację. Otóż nasze muzeum zajmuje teren 4 hektarów. To jest taki, można powiedzieć, romboidalny kształt, niemalże jak latawiec, na którym stoi kilka budynków. Tam jest no, jeszcze prawdopodobnie z początku XX, a może z końca XIX wieku budynek, który jest nazywany drewniakiem. To był pierwszy budynek, który zakupiła pani Aleksandra Piłsudska. Następnie jest dworek Milusin, który został ufundowany ze składek żołnierskich wodzowi naczelnemu Józefowi Piłsudskiemu. Trzeci budyneczek historyczny to jest fundusz w czasów wojskowych, ale również funduszu wdów i sierot, który również leży na tym terenie 4 hektarów. I wreszcie czwarty budynek, no to jest ten najważniejszy, to jest nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny, którego dwa budynki wystają ponad powierzchnię ziemi. One są nie dłuższe i nie wyższe w swoich szczytach niż kominy
Milusina i rozległość dworków, po to, żeby mogły być schowane za ścianą lasu i nie zdominowały tego historycznego terenu, tej historycznej enklawy. Natomiast cała ekspozycja, wszystkie magazyny i cała ta część ekspozycyjna i również zaplecze wystawy mieszczą się pod ziemią. To jest aż 18 metrów pod ziemią, więc na zewnątrz to nie robi tak ogromnego wrażenia, ta ogromna kubatura. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te 1500 osób dziennie mogło się po prostu zmieścić na tym terenie. Po prostu w tym samym czasie była czynna taka kawiarenka dyskretna, dzienna był ogród, Sulejówka, był Milusin udostępniany do zwiedzania, wreszcie sala wystawy głównej, ponieważ jeszcze budynek drewniaka czeka remont, była wystawa okolicznościowa, taka związana z sąsiedztwem i funkcjonowaniem tak zwanej willi bzów, czyli tego właśnie funduszu czasów wojskowych, również udostępniona. I to w tym czasie jakoś tak się rozłożyło wszystko w terenie. Wszyscy wiedzieli, co w której godzinie mogą mniej więcej zwiedzać, spacerować i nie mieliśmy żadnych przypadków potwierdzonych przynajmniej związanych z jakimikolwiek konsekwencjami pandemii. Drugie otwarcie nastąpiło na jesieni. W zasadzie szykowaliśmy się takiego szumnego otwarcia w związku z 11 listopada i oprócz przygotowań nic z tego nie wyszło. To znaczy przed 11 listopada muzeum zostało znowu zamknięte. I po raz trzeci otworzyliśmy się na początku tego roku, kiedy też zniesione zostały te restrykcje. I można powiedzieć, że w zasadzie 3,5 tygodnia funkcjonowaliśmy. No i znowu tutaj liczba gości przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania, bo po pierwsze to jest tak, że nasze muzeum zostało zakomponowane jako coś, co jest takim podstawowym terenem, celem wyjazdowym, jednodniowym można powiedzieć, a tymczasem ani restauracja, ani bar nie mógł, ani kawiarnia być w tym czasie otwarta. W związku z tym przyjazd do Sulejówka wiązał się tylko z krótkotrwałym pobytem, zresztą zimą ogród nie był udostępniany. I mimo to bardzo wiele osób było zainteresowanych. No to mniej więcej podobnie co w Muzeum Narodowym. Kolejki się ustawiły, jak nagle można było muzea odwiedzać. I może kolejek u nas nie było, ale można powiedzieć, że ta frekwencja była daleko większa od tej, którą zakładaliśmy. No to jest tyle do powiedzenia, jak sobie radzimy. Muszę powiedzieć, że też dotknęły nas również restrykcje pewne finansowe, które spowodowały to, że pracownicy merytoryczni musieli na przykład stanowić obsadę sal ekspozycji, ale również szatni i przedzierania biletu. I pracownicy naukowi i pracownicy łącznie z dyrekcją na czele obsługiwali wszystkich goszczących w muzeum i spełniali te obowiązki, które normalnie spełnialiby pracownicy, których po prostu nie zatrudniliśmy na ten czas obsługi, ponieważ nie było pokrycia finansowego w tej dziedzinie. No i to może tyle, ten początek. Czyli można powiedzieć, podsumowując, że nastąpiła nieoczekiwana demokratyzacja muzeum na Państwa przykładzie, tak? Skoro dyrekcja, że tak powiem, zaczęła obsługiwać publiczne. Myślę, że to rzadka sposobność, ale pewnie ciekawe doświadczenie. Dobrze, więc już widzę tutaj, że coś, oczywiście nie tylko, bo całe nastawienie jakby patriotyczne przesłania tego muzeum jest wspólne z Gdańskiem, ale na pewno również też to, że muzeum zarówno Państwa, jak i w Gdańsku w dużej mierze znajduje się pod ziemią. Więc może byśmy teraz przeszli do zapytania pana doktora Karola Nawrockiego z Gdańska.
Jak państwo radzą sobie w pandemii? A wiem, że z tym podziemnym istnieniem muzeum były pewne problemy. Mam nadzieję, że one zostały już teraz przezwyciężone. Wiem, że państwo działają na bardzo wielu polach. W związku z tym bardzo bym prosił pokrótce parę słów na temat tych różnych dziedzin, różnorodnych dziedzin działania muzeum, pana rektora, bardzo proszę. Panie profesorze, na tak postawione pytanie myślę, że wszyscy możemy sobie odpowiedzieć w dwóch wymiarach, z dwóch perspektyw. Jeden jest ten statystyczny i komercyjny działalności muzeów. No i tutaj chyba nie będzie cudów w żadnym z muzeów w Polsce, bo jeśli jest pewien obiektywny problem, jakim jest pandemia, brak możliwości otwarcia tych muzeów, to naturalnie wyniki statystyczne i liczby odwiedzających spadną. I tak też było oczywiście w naszym muzeum. Nasz rekordowy rok 2019 sprawił, że w Muzeum II Wojny Światowej było ponad 535 tysięcy gości jednego roku. Ten rekord dzienny wówczas wynosił 4171 osób, więc widzimy, jak ogromne to są liczby zwiedzających w samym Gdańsku. I ani w roku 2020, ani w roku 2021 nie mamy najmniejszych szans na powtórzenie tych wyników. W roku 2020 było w naszym muzeum 243 tysiące ludzi, więc widzimy, że to jest niemal 50-procentowy spadek, który wpływa naturalnie na komercyjne także wyniki, na biznesowe wyniki naszego muzeum. Natomiast dobrze rozpoczął się rok 2021, bo odwiedziło nas 13,5 tysiąca zwiedzających w tym krótkim okresie do ponownego zamknięcia muzeum, ale widzimy tutaj wyraźne spadki i uznajemy to za rzecz naturalną. Natomiast coś, co dzisiaj chciałbym powiedzieć, to fakt, że my do naszej misji, tak to nazywam specjalnie, podchodzimy i z premedytacją, podchodzimy bardzo poważnie. Często historycy, ja jestem historykiem, powtarzają, że historia jest nauczycielką życia, trzeba wyciągać pewne wnioski z historii, a my jeszcze do tego opowiadamy o historii II wojny światowej. W Polsce w XX wieku nie wydarzyło się nic straszniejszego do tej pory, nawet pandemia koronawirusa jest dalece odległa w żniwie śmiertelnym, jakie zbiera od tego, co wydarzyło się w Polsce w latach 1939-1945. Ta hekatomba II wojny światowej, obie okupacje, okupacja niemiecka i okupacja sowiecka, nie zatrzymały polskiego narodu w regularnej, podziemnej edukacji i nauczaniu. Pamiętamy przecież, że w podziemiu regularnie kształciły się wszystkie roczniki gimnazjów, liceów, a także studenci. Milion osób na poziomie szkół podstawowych, 100 tysięcy osób na 100 tysięcy młodzieży, 25 tysięcy matur w Polsce podziemnej i także kończone studia. Nasz wielki papież Polak także przecież studiował teologię na podziemnym uniwersytecie, który także ma przecież swoje biograficzne muzeum w Warszawie razem z kardynałem Wyszyńskim. W związku z tym my, mając tą wiedzę, że nawet tak straszna hekatomba, jaką była II wojna światowa, nie powstrzymała przed edukacją, no to po prostu nie mogliśmy się poddać. I w obliczu pandemii koronawirusa podjęliśmy decyzję transferu, transwersji totalnej naszej oferty edukacyjnej, naszej oferty muzealnej. Skoro nie możemy zapraszać gości do naszego muzeum, skoro nie możemy przyjmować kolejnych setek tysięcy zwiedzających, to zrobimy wszystko, aby przełożyć nasze narzędzia edukacyjne i naszą ofertę na język komunikacji w social mediach i w internecie. I to jest ta szansa, którą, mówiąc w cudzysłowie, dała nam pandemia. To znaczy, my rozwinęliśmy szereg narzędzi komunikacji z młodym pokoleniem i ze starszym pokoleniem, które przyniosło też przerastające nasze oczekiwania rezultaty. Zanim wejdę w szczegóły, jeśli starczy na to czasu, to powiem tylko, że naszą ofertę, która była zamknięta w hashtagu Muzeum II Wojny Światowej wirtualnie i składała się na tą ofertę, składały się na nią i wirtualne spacery, i zdigitalizowane zbiory, i specjalnie przygotowane filmy, i wykłady. W czasie pandemii ta oferta Muzeum II Wojny Światowej wirtualnie została wyświetlona 35 milionów
razy. Staliśmy się w krótkim czasie pierwszym muzeum według rankingów Soutrendera w całej Polsce. Weszliśmy też w zupełnie nowe technologie. Jest taka platforma, nazywa się Sketchfab. Nasze materiały znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych projektów na świecie w obszarze dziedzictwa kulturowego. Sketchfab łączy zarówno wirtualną rzeczywistość, poszerzoną rzeczywistość, jak i właśnie zdigitalizowane zbiory. Także trochę takim stylem, nadużywam trochę tego powiedzenia i już niektórzy się z tego śmieją, ale trochę w stylu wschodnich sztuk walki Hapkido staraliśmy się wykorzystać siłę przeciwnika i rozwinąć te nasze działania, które oczywiście towarzyszyły działalności tradycyjnej muzeum, ale nie mieliśmy tak wiele czasu, aby zupełnie się im poświęcić. Ten czas wykorzystaliśmy także na przygotowywanie transkrypcji zebranych notacji. W naszych zbiorach znajduje się około 500 notacji zbieranych na całym świecie. Notacji uczestników wydarzeń historycznych, świadków historii. To jest ostatni moment właściwie, abyśmy spotykali się z tymi ludźmi, abyśmy z nimi rozmawiali. O tym stanowi biologia, że te osoby, które były zaangażowane w konflikt II wojny światowej, już odchodzą z tego świata, więc my zbieramy notacje w Polsce, na całym świecie, no teraz to jest utrudnione, w Kazachstanie, w Stanach Zjednoczonych, w Kirgistanie, w Wielkiej Brytanii, wszędzie, gdzie to jest możliwe. I teraz w czasie pandemii ten zbiór 500 notacji, 500 świadectw został poddany takiej metodycznej pracy, czyli przygotowywaniu indeksów dat i zagadnień, które zostały poruszane w czasie tych notacji. Był wobec tego to czas pełen pracy, nieco innej niż w poprzednich latach bez pandemii, ale z całą pewnością nie czas stracony. Tutaj muszę oczywiście powiedzieć a propos tej metaforyki. Wszyscy w Gdańsku wiedzą, ale może słuchacze jeszcze nie wszyscy, że pan dyrektor jest zapalonym miłośnikiem boksu i tak cały czas nasuwało mi się to porównanie, że jak też przystało na mistrza boksu, pan dyrektor podszedł tak samo do tej walki i jak widać te liczby oszałamiające wskazują na to, że ta walka została wygrana przed czasem, że tak powiem. Tak? No, oczywiście nic nie zastąpi samej wizyty w muzeum, natomiast która robi duże, duże wrażenie, trzeba przyznać, dla tych, którzy jeszcze nie byli, z powodu tego samego ciekawego, niezwykłego architektonicznie budynku, jak również zbiorów. Natomiast jak widać, można ten czas pozytywnie wykorzystać, czas ciężki, czas próby, czas pandemii i no tutaj mamy taki przykład, że tak to zostało wykorzystane. Będziemy jeszcze wracać w dalszych odsłonach do Gdańska, natomiast teraz chciałbym oddać już najwyższy czas, oddać głos do Warszawy, do pana doktora Seweryna Gutera, dyrektora Muzeum Fryderyka Chopina. Rzeczywiście to muzeum już chyba obchodzi dziesięciolecie, tak? I wiem, że też no, szczególnie duże wyzwania zostały pod względem frekwencyjnym i finansowym tutaj do państwa, znaczy państwa muzeum ma szczególnie dużą skalę tych wyzwań, ponieważ ono głównie było nastawione na, czy też może 70%, czy może więcej nawet gości, to było gości ze świata, głównie z Azji, miłośników Chopina. I w tym momencie, kiedy ich zabrakło, a zabrakło ich, już ich nie ma pewnie od już początku pandemii, czyli od roku, no jest to chyba duże wyzwanie w tej chwili kierować tym muzeum. Bardzo proszę, jak państwo działają od początku tego roku i jak w czasie pandemii? Tak, Muzeum Fryderyka Chopina obchodziło w tamtym roku dziesięciolecie istnienia w tej nowoczesnej formie. Ja kieruję tym muzeum od końca września, także to jest taki moment, kiedy nastąpił pewien restart dla tej instytucji rzeczywiście. Tak jak wszystkie muzea, musieliśmy się przejrzeć w tym lustrze pandemicznym i spróbować odnaleźć się w tej trudnej sytuacji.
my w tym lustrze dostrzegliśmy niemalże przepaść, dlatego że, tak jak pan profesor wspomniał, 70-80% frekwencji Muzeum Fryderyka Chopina stanowili turyści zagraniczni, głównie Azjaci. I w momencie, kiedy wstrzymano ruch turystyczny, ta frekwencja właściwie była zerowa. Co więcej, spory procent tej frekwencji odpadł nam w postaci wycieczek szkolnych, które oczywiście mają w swoim planie wizytę w Muzeum Fryderyka Chopina. Musieliśmy zupełnie w nowy sposób podejść do naszej działalności, zweryfikować naszą wizję działalności i może to zabrzmi kuriozalnie, ale przede wszystkim zbudować sobie publiczność krajową warszawską. Przypomnieć się tym osobom, które nas odwiedzały wcześniej, warszawiakom. To jest rzeczywiście bardzo wdzięczna publiczność, tak jak ostatnio obserwowaliśmy, można na nich liczyć. I rzeczywiście te ostatnie miesiące, kiedy funkcjonowaliśmy, muzeum było otwarte, było widać, że ta publiczność w jakiś sposób do nas wraca, ale też przychodzą zupełnie nowi odbiorcy. Oczywiście postanowiliśmy wysyłać z Muzeum Fryderyka Chopina sygnały, które w jakiś sposób przyciągają publiczność. Postawiliśmy oczywiście na wystawy czasowe. Zaplanowaliśmy znacznie większą ilość wystaw czasowych, jak również specjalnych pokazów, chociażby na przykład pokazów manuskryptów, rękopisów Chopina, rękopisów muzycznych, czy też specjalnych pokazów konserwatorskich, na których pokazujemy przedmioty, które wprowadzają nas w kontekst XIX wieku i właściwie w tą epokę, w której żył Chopin. Postanowiliśmy przede wszystkim prezentować nasze własne zbiory. Myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że nie jesteśmy zmuszeni do przepisywania umów, do wysyłania mnóstwa próśb o przedłużenie terminów wypożyczeń eksponatów. Postanowiliśmy przyjrzeć się naszym zbiorom artystycznym. Oczywiście mam tu na myśli zbiory malarstwa, rzeźb, grafiki czy rzemiosła artystycznego. Nie mówię tutaj o tych typowych Chopinianach, rękopisach muzycznych czy listach Chopina, bo tutaj jakby tą strategię gromadzenia mamy bardzo ściśle określoną. Natomiast stwierdziliśmy, że ten czas pandemii da nam pewien namysł nad naszą kolekcją właśnie zbiorów artystycznych i dzięki temu wytworzymy sobie jakąś specjalną właściwie tutaj strategię rozwoju tej kolekcji. Przyjrzymy się, jakie ona ma braki, czy rzeczywiście była tworzona jakoś systematycznie, czy raczej przypadkowo. Myślę, że to było świetne rozwiązanie, ponieważ tak jak wspomniałem, opieramy się tylko o własne zbiory i postanowiliśmy tak zaplanować tą działalność na ten bardzo trudny czas, żeby właściwie to jest zaplanowane na zasadzie takiego pociągu. Jeśli wypada nam jeden klocek z całości, czyli jeden pokaz, przesuwamy go gdzieś na koniec kolejki, tak żeby nie rujnować właściwie całego planu. Więc myślę, że ta pandemia przyczyniła się do tego, że muzea zaczęły bardzo mocno reagować na rzeczywistość i zupełnie w inny sposób planować swoją działalność, przyglądać się tej działalności w bardzo taki odpowiedzialny sposób. Wystawy czasowe stały się też właściwie takim impulsem do komunikowania się z naszą publicznością, zarówno online, jak i stacjonarnie. Nasi pracownicy musieli właściwie otworzyć się też na nowy rodzaj komunikowania się. Oprócz tego, że oczywiście mamy mnóstwo spacerów wirtualnych i można nasze muzeum też obejrzeć w takiej wersji online'owej, gdzie są skanowane pomieszczenia, otwierać poszczególne obiekty, to też postanowiliśmy jednak bardziej stawiać na wiedzę i doświadczenie i emocje naszych kuratorów. I to jest jakby bardzo ważny aspekt też, myślę, tych zmian, które zachodzą, ponieważ środowisko muzealne, które było przyzwyczajone do pewnego tempa pracy, teraz musiało znacznie przyspieszyć z różnymi zmianami, akceptować te zmiany, dostosowywać się do tej dynamiki działań. Tutaj również wielki szacunek dla naszych edukatorów i w jaki sposób najbardziej dotykają te zmiany i wymuszają cały czas weryfikację programu, przekładanie, weryfikowanie poszczególnych wydarzeń. Jest to ciężkim doświadczeniem, myślę, ale też i z drugiej strony bardzo pozytywnym, bo w tym pędzie zmian
Jednak potrafimy się odnaleźć i wiele osób przełamuje swoje bariery, staje przed kamerą, zaczyna opowiadać o obiektach, przekazywać swoją wiedzę, swoje emocje. I myślę, że to jest ważne w całym tym aspekcie, że muzealnictwo jednak polskie próbuje się odnaleźć w tej ciężkiej sytuacji i myślę, że na plus. Tak, no więc tutaj na podstawie już tych wypowiedzi w pierwszej turze naszej dyskusji potwierdza się to, co już widzieliśmy w dwóch poprzednich odsłonach naszych dyskusji online o polskich muzeach, że pewne z tych zmian, które wymusiła pandemia w muzealnictwie, one pozostaną już z nami na dłużej. Mianowicie mam tu na myśli głównie tę zmianę sposobu komunikacji czy rozszerzenia sposobu komunikacji z widzem, z odbiorcami. Myślę, że część przynajmniej tych doświadczeń no, zostanie w polskich muzeach i rzeczywiście, że to na trwałe paradoksalnie rozszerzyło właśnie, ponieważ no, za tym utrudnieniem, czyli za tym zniknięciem turystów zagranicznych, z drugiej strony też w jakiś sposób można było rozszerzyć o nowych odbiorców i rozszerzyć o tą formę jakby kontaktu z muzeum bez wychodzenia z domu, czyli online. Oczywiście znowuż wszyscy to podkreślają, że to nie zastąpi absolutnie bytności muzeum. Niemniej jednak, jak widać, te nowe formy komunikacji z widzem, myślę, że są taką zmianą, która na dłużej zostanie. Drugą refleksję jeszcze chciałem taką tutaj dodać, że Pan mówił o tych własnych zbiorach. Tu trzeba dodać, że we wszystkich tych trzech muzeach, o których dzisiaj mówimy, jest taka, one są bardzo multimedialne, tak? To jest jedna z cech tych nowoczesnych, narracyjnych muzeów historycznych, czy w tym przypadku biograficznych. I też jest to ciekawe, w jaki sposób pandemia wpływa na to, da to balansowanie pomiędzy prezentowaniem zbiorów, jakby tak powiedzieć, realnych artefaktów, a tych, które są przeniesione do multimediów. W przypadku Muzeum Fryderyka Chopina nie zawahałbym się powiedzieć, że jakby ono jest bardzo duży nacisk kładziony od tych 10 lat na multimedia, tak? W związku z tym rzeczywiście tutaj, tak jak Pan mówił, pandemia spowodowała też nowe podejście do obiektu, prawda? Do obiektów prezentowanych. Dobrze, może teraz jeszcze raz, mam nadzieję, że jeszcze pan profesor Grzegorz Nowik z nami chwilę zostanie i w takim razie bym chciał zapytać też, wiem, że jest taka pewna inicjatywa bardzo cenna, dotycząca żołnierzy niepodległości, tak? I chciałbym może, żeby pan parę zdań temu poświęcił. Szanowni Państwo, ja oczywiście nie śmiem nadążać za Muzeum II Wojny Światowej, które ma już lata doświadczeń, utartą swoją publiczność i swoje miejsce w muzealnictwie. My dopiero to miejsce staramy się zdobyć. Ja mówiłem tylko dotychczas o tym otwarciu się dla widza, który chce mieć osobisty kontakt z eksponatem. Z tego względu tych multimediów w naszym muzeum nie jest zbyt dużo, aczkolwiek korzystamy z nich. Uważamy, że jednak eksponat i możliwość no, tego dotknięcia przez szybkę świadectwa czasu, miejsca, wydarzenia jest dla nas najistotniejsza. Natomiast działamy również poprzez multimedia i poprzez internet właśnie w tym czasie. I tutaj był Pan uprzejmy, profesor, wspomnieć o tym programie Żołnierze Niepodległości, ale powiem, że to jest bardzo, bardzo szeroki program. To są i debaty historyczne, które się odbywają. To są webinary czwartkowe, które są adresowane do Klubu Nauczyciela Historii. To jest olimpiada przedmiotowa, która daje uprawnienia zwolnienia z egzaminu maturalnego z historii, która jest adresowana do uczniów w całej Polsce. To jest obszerna działalność naukowa, ja tylko może pokażę niektóre tomy, na przykład ogromna seria wydawnictw źródłowych, największa oprócz
serii polskich dokumentów dyplomatycznych. To są tylko w tym roku wydane kolejne tomiszcza. Przełożyłem je z boku na bok. Ale chcę wrócić właśnie do tego programu Żołnierze Niepodległości. To jest wielka praca, którą zapoczątkował przed setną rocznicą wybuchu I wojny światowej, nieodżałowanej pamięci profesor Janusz Cisek, który zmarł rok temu. I pan profesor Janusz Cisek był współpracownikiem naszego muzeum, członkiem Rady Naukowej i wniósł jako wiano swoje taki projekt Żołnierze Niepodległości, aby uhonorować wszystkich, którzy walczyli o niepodległość na wszystkich frontach, we wszystkich formacjach i poprzez różny, że tak powiem, sposób, bo pragniemy również uhonorować i tych powstańców styczniowych, prawda, najstarszych i ludzi tajnego nauczania, tajnej szkoły przed pierwszą wojną światową i w czasie Wielkiej Wojny. I jako pierwszą opracował najpierw wykaz 30 kilku tysięcy żołnierzy, którzy przewinęli się przez Legiony Polskie w latach 14-18. Dzisiaj ten wykaz legionistów przeszedł wszelkie nasze oczekiwania i to jest 56 tysięcy not biograficznych żołnierzy, którzy przewinęli się przez Legiony. I to jest umieszczone na stronie internetowej muzeum w takiej osobnej zakładce i będziemy co roku dział naukowy, który nad tym się zajmuje, będzie uzupełniał kolejne kategorie tychże żołnierzy niepodległości. W tej chwili przygotowujemy wykaz oficerów biorących udział w wojnie o niepodległość i granice Rzeczypospolitej i tak dalej, a więc i powstańców, i ochotników do armii generała Hallera z Ameryki, i żołnierzy drużyn strzeleckich, drużyn podhalańskich, bartoszowych i tak dalej, i powstańców śląskich, wielkopolskich, etc. To jest wykonanie wielkiego zobowiązania, którego nie była, honorowego zobowiązania, którego nie była w stanie dopełnić II Rzeczypospolita, odznaczając ich krzyżem i medalem niepodległości. To jest około 100 tysięcy nazwisk. My sądzimy, że ta liczba uhonorowanych i w ten sposób, że zamieścimy ich nazwiska właśnie w internecie i w ten sposób umożliwimy, no powiedziałbym nawet milionom Polaków czy osób polskiego pochodzenia w całym świecie do sprawdzenia swoich przodków, a dziś te badania genealogiczne bardzo się spopularyzowały, możliwość sprawdzenia właśnie swoich korzeni i wychodzą kapitalne informacje, na przykład nauczyciel z gimnazjum z Wadowic, nauczyciel historii Jana Pawła II był legionistą. Wszyscy wujowie Pendereckiego przeszli przez legiony, no tysiące osób, tysiące żołnierzy walczących o niepodległość. To jest przeogromny zbiór i przeogromne zadanie, które realizujemy. I to jest no, wielkie zadanie, które właśnie zostawił nam w spadku pan profesor Janusz Cisek, które chcemy popularyzować. Jesteśmy przygotowani do programu edukacyjnego, bardzo szerokiego. Dysponujemy salami edukacyjnymi, no ale w tej chwili jest to na razie niemożliwe i poza tą edukacją i poza tymi różnymi formami internetowymi, no nie możemy nic więcej w tej chwili w czasie zamknięcia zrobić. Niemniej jesteśmy przygotowani do uruchomienia tych programów natychmiast po otwarciu muzeum. Także na razie jak się wejdzie na stronę, to będzie tych informacji bardzo, bardzo dużo, które się dzieją gdzieś w muzeum, wokół muzeum, przy muzeum, z udziałem muzeum. Ja może korzystając jeszcze z okazji zapytam, bo bardzo ważne jest ten wymiar współpracy ze środowiskiem wszelkich muzeów i zapytam, jak ta współpraca, czy tutaj Państwo też mają jakiś program współpracy z najbliższym otoczeniem, z mieszkańcami Sulejówka, z młodzieżą, z dziećmi, z tym otoczeniem muzeum.
Tak jak powiedziałem, w budynku Willa Bzów była otwarta taka sąsiedzka wystawa, bo przecież Sulejówek jest bardzo nietypowym miejscem. To jest miejsce, gdzie swoje, no, posiadłości za dużo powiedziane, ale swoje domy posiadali i Ignacy Jan Paderewski. Obok dzisiaj jest ośrodek Helin, który jest ośrodkiem edukacyjnym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obok jest budynek, willa Jędrzeja Moraczewskiego. A więc gdzie w innym mieście w Polsce mamy takie zagęszczenie? Także Sulejówek był takim modnym osiedlem przed wojną i mieszkał tam i Władysław, i Stanisław Grabski. Więc no po prostu bardzo to środowisko jest związane, Towarzystwo Miłośników Sulejówka, które z nami współpracują, władze miejskie, tudzież szkoły miejscowe. Jedna z tych szkół przed wojną była finansowana z, można powiedzieć, z emerytury naczelnika państwa, tak jak Uniwersytet Wileński, tak Szkoła Powszechna w Sulejówku nosi dzisiaj również jego imię. Także ten związek jest bardzo, bardzo bliski. Właśnie w tej chwili zestawiliśmy listę instytucji i placówek, z którymi współpracujemy. To jest kilkadziesiąt rozmaitych instytucji, które zamierzamy zaprosić, począwszy od Centralnej Biblioteki Wojskowej, bo to na C, a skończywszy, a jeszcze mamy wcześniej Akademię Sztuki Wojennej, a skończywszy na Wojskowym Biurze Historycznym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Muzeum Narodowe, Archiwum Akt Nowych, no dziesiątki instytucji, które nas wspierały, pomagały, z którymi współpracujemy. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, no tu mógłbym tę listę mnożyć instytucji i organizacji, które zapraszamy do współpracy, łącznie z Brygadą Pancerną Warszawską, która jest po sąsiedzku w Wesołej, szwadronem jazdy, no etc., etc. Wszystkich serdecznie zapraszamy i pracowników również Muzeum Chopina, ponieważ ojciec marszałka Piłsudskiego również był kompozytorem i polonez, który skomponował, był grany na otwarcie. Zapraszamy Muzeum II Wojny Światowej. Będzie nam miło gościć, a ja będę musiał niestety do innych obowiązków się udać. I bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do tego spotkania. Dziękujemy. I mam nadzieję, że zobaczymy się w Sulejówku. Serdecznie panu zapraszam. Ja muszę przyznać, że jeszcze przychylam do tego zaproszenia. Rzeczywiście można tam, bardzo poruszająca jest to możliwość bycia w Sulejówku i a propos tego szwadronu jazdy, muszę powiedzieć, że wielkie wrażenie na mnie na otwarciu tym, o którym pan wspominał, o oficjalnym otwarciu 14 czy 15 sierpnia. Właśnie ta dynamiczna akcja kawalerii, która na bardzo małej przestrzeni zaprezentowała swoje możliwości, rzeczywiście można było wtedy jakby przenieść się jako żywo do czasów marszałka Piłsudskiego, więc jest to bardzo, bardzo potrzebna instytucja. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie profesorze. Żalem, już się żegnamy, ale obowiązki wzywają. Bardzo dziękuję. A my, kontynuując naszą debatę, chciałbym do Gdańska teraz skierować moje słowa, że tu taki most niepodległości, powiedziałbym taki most upamiętnienia, zostaje przerzucony, bo przecież te dziesiątki tysięcy, czy nawet setki tysięcy wojowników walczących o polską niepodległość, przecież później po 20 latach już niespełna musiało znowuż jakby ci walczący w II wojnie światowej częściowo no po prostu z tego dziedzictwa zasianego wtedy korzystali, a częściowo musieli po raz drugi stanąć do tej walki. Także rzeczywiście tutaj widać, że jest duży związek pomiędzy tą inicjatywą bardzo cenną Muzeum Józefa Piłsudskiego, a
działalnością czy też przedmiotem, do którego zostało powołane Muzeum II Wojny Światowej, prawda? Więc rzeczywiście to takie zobowiązanie moralne czy zobowiązanie wobec Polaków, wobec historii Polski, wobec tych wszystkich walczących, którzy oddali życie w walkach o niepodległość, tutaj jest bardzo taką łączącą i wspólną cechą. Wiem, że dla pana, panie dyrektorze, zwracam się do doktora Karola Nawrockiego, jest to też bardzo ważne w wymiarze takim indywidualnym, ta misja, jaką niesie za sobą właśnie kierowanie tą instytucją. I może bym poprosił o powiedzenie parę słów na temat tego chyba największego przedsięwzięcia, które w tej chwili bardzo mocno z jednej strony było oczekiwane w całym kraju, ale również też jest trudnym zadaniem, ale też bardzo, bardzo ważnym, mianowicie o Muzeum Westerplatte, bo przypomnijmy, że nawet pierwotnie ono miało się nazywać, czy nawet przez krótki czas nazywało się to muzeum, jeśli jeszcze cofniemy się do tych planów, i ona jakby ma swoją genezę na Westerplatte. Potem przez wiele lat, tak samo jak przez 25 lat III Rzeczpospolitej, to miejsce było bardzo zaniedbywane, aż w końcu dzięki tutaj też pana determinacji, panie dyrektorze, udało się przejąć ten teren i wiem, że w tej chwili pełną parą idą przygotowania do otwarcia za parę lat tego oddziału muzeum. Bardzo proszę powiedzieć parę zdań na ten temat. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za to pytanie, ale też za kilka wątków, które w wypowiedzi pana profesora i pana profesora Nowika się pojawiło. Ja chciałbym się co najmniej do dwóch odnieść. Oczywiście zgadzam się z profesorem Nowikiem, to jest pełna zgoda, że jako instytucje kultury, muzea jesteśmy też zobowiązani, przede wszystkim zobowiązani do tego, aby badać historię, aby dbać o eksponaty i gromadzić kolekcje muzealne. Ja zacząłem od tych nowoczesnych technologii, od tej komunikacji dzięki social mediom w związku z pewną cezurą, takim przełomem, którego wszyscy stajemy się na skutek działania pandemii koronawirusa, nie chcę pewnie ofiarami, ale też trochę beneficjentami tych rozwiązań. My także prowadzimy wydawnictwo, co naturalne, przygotowujemy właśnie pamiętniki majora Fryszowskiego, obrońcy Kępy Oksywskiej, badamy cały czas archeologicznie Westerplatte, przygotowujemy katalog wystawy Walka i Cierpienie. Wobec tego uznaję, że to jedna z naszych podstawowych, i tu jeszcze raz powiem zgoda z profesorem Nowikiem, jedna z naszych podstawowych, elementarnych działalności, aby prowadzić wydawnictwa, działalność naukową, muzealną, no i oczywiście ekspozycyjną. Zgadzam się też z panem profesorem odnośnie takiego osobistego stosunku do tego, co na Westerplatte. Ja jako historyk uznaję, że II Rzeczpospolita i jeden z największych sukcesów II Rzeczpospolitej, obok tych, chciałoby się powiedzieć, oczywistych, jak była Gdynia, Centralny Okręg Przemysłowy i wiele innych takich twardych osiągnięć II Rzeczpospolitej, to jednakże udało się, łącząc Sulejówek z Westerplatte i z naszym muzeum, wychować pokolenie Polaków, które zawsze miało w sobie głęboko zapisany genotyp wolności, które nie poddawało się wrześniowemu atakowi Sowietów i Niemców, które przyzwyczaiło się w krótkim czasie do tej niepodległości w ciągu zaledwie 20 lat II Rzeczpospolitej, przyzwyczaiło się w tym sensie, że tą wolność tak długo odzyskiwaną ukochało i było gotowe o nią walczyć. To rzeczywiście łączy czyn legionowy obrońców Polski przed najazdem bolszewickim z roku 20 z Westerplatte. Zresztą major Henryk Sucharski, który był dowódcą obrony Westerplatte w roku 39, był także uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. To wprost jest nawiązanie do walki o polskie granice i do Westerplatte. Z aspektów społecznych, panie profesorze, jeszcze zanim opowiem o Westerplatte, chciałem powiedzieć, że pandemia koronawirusa dała nam też taki obowiązek jako instytucjom kultury i muzeum, żeby właśnie wyrazić swoją solidarność względem tych, o co pytał pan profesor, którzy są najbliżej nas, czyli mieszkańców, czyli instytucji. Tutaj chciałbym się pochwalić naszą akcją Maska i Książka. My podczas pierwszej fali
pandemii, przeglądając nasze magazyny, uznaliśmy, że jest wiele publikacji, jeszcze publikacji wydawanych przez poprzednią dyrekcję muzeum, które po prostu zalegają w naszych magazynach, a z drugiej strony mieszkańcy Gdańska potrzebują maseczek. Jeszcze nie był ten etap, w którym maseczki były wszędzie. W związku z tym rozdystrybuowaliśmy 18 tysięcy kompletów i każdy mieszkaniec, 18 tysięcy mieszkańców Gdańska dostało maseczkę, z której, dzięki której mogli zadbać o swoje zdrowie, ale też publikację, która edukowała ich o II wojnie światowej. Więc to jest ta odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie. No i nas jako na część jednak lokalnej społeczności także w Gdańsku. Jeśli chodzi o Westerplatte, to rzeczywiście ten proces inwestycyjny postępuje zgodnie z planem. My go zinformatyzowaliśmy na bazie MS Project, więc wiemy, w którym momencie coś się może nie domykać, kiedy powstaje rodzaj opóźnienia. W zeszłym roku, w grudniu roku 2019 udało nam się rozstrzygnąć międzynarodowy konkurs na koncepcję cmentarza na Westerplatte. To bardzo ważne, żeby obrońcy Westerplatte byli pochowani w godnym miejscu w czasie państwowej ceremonii pogrzebowej. Znaleźliśmy też 9 szkieletów ludzkich, z których już 5 jest zidentyfikowanych, a więc 5 żołnierzy Westerplatte to pewne kuriozum. Po 80 latach odzyskało swoje miejsce w zbiorowej pamięci, zostali zidentyfikowani i zostaną pochowani na nowych rozwiązaniach muzealnych, czyli na cmentarzu obrońców Westerplatte. Cmentarz będzie takim sercem półwyspu, miejscem wzruszeń, też pogłębionej refleksji. A sama inwestycja rozpocznie się, czy to symboliczne wbicie łopaty będzie miało miejsce w grudniu tego roku, właśnie od inwestycji wokół cmentarza i inwestycji przy budynku, w budynku elektrowni, gdzie na 400 metrach kwadratowych zarówno opowiemy historię Westerplatte zapisaną w obiektach archeologicznych. Nasi archeologowie, którym jeszcze raz chciałem w tym miejscu też podziękować, odnaleźli blisko 50 tysięcy eksponatów podczas 7 misji badań archeologicznych na Westerplatte, więc widzimy, że tak ważne miejsce w polskiej historii było przez tyle lat głęboko zaniedbane. Już nie mówiąc o tym, że tydzień temu w miejscu, gdzie wszyscy spodziewali się, że leży kapral Kowalczyk, 1 września 1939 roku, broniąc Rzeczpospolitej, znaleźliśmy szczątki niemieckiego żołnierza z pasem i z klamrą z napisami Gott mit uns, więc widzimy, że w miejscu, w którym wszyscy składaliśmy hołd polskiemu bohaterowi, spoczywał Niemiec, który także zasługuje oczywiście na pochówek, stoi przed obliczem Pana Boga i pewnie zostanie pochowany w miejscu przeznaczonym dla niemieckich żołnierzy. Natomiast to pokazuje skalę zaniedbań wobec Westerplatte, którą my staramy się usystematyzować, uregulować, z jednej strony budując nowoczesną ekspozycję, ale z drugiej strony robiąc to, co najważniejsze, budując miejsce pochówku dla polskich bohaterów i identyfikując ich szczątki z imienia i nazwiska. To jest nasz obowiązek narodowy, to jest nasz obowiązek cywilizacyjny i nasz obowiązek też przecież chrześcijański. No właśnie, tutaj można by to tak sparafrazować, że rzeczywiście zatrzymując się na tym wątku zaniedbania, bo to chyba nie przez wszystkich jest zauważane, percepowane, że tak jak poeta pisał, że czwórkami szli do nieba żołnierze Westerplatte i tak się dziwnie złożyło, że jakby w tym niebie tam pozostali, natomiast tu na ziemi spoczywały przez tyle lat szczątki ich i w zasadzie no to, że za czasów PRL-u to jeszcze można jakby widząc naturę tego systemu zrozumieć, natomiast to, że przez 25 lat wolnej Polski tak to mówię tu o latach 90-2015, no że w zasadzie nie szło za tym jakby próby zadbania, uszanowania tych elementarnych spraw takich jak na przykład szczątki, tak, tych żołnierzy, że dopiero w tej chwili musimy o to dbać, nie mówiąc o tym, o samym terenie, bo przecież te wykopaliska, te całe archeologiczne
Badania trwały wiele lat i też te wszystkie budynki, które znamy, jakby, które już są zmityzowane, tak? Bo przecież ten wielki mit Westerplatte już z nami Polakami jest od wielu dziesięcioleci, natomiast tak naprawdę mało wiedzieliśmy o tym, co pozostało w ziemi. I tutaj dzięki tym badaniom archeologicznym bardzo dużo ciekawych rzeczy jakby się dowiadujemy. Może jeszcze tylko chciałem zapytać, panie doktorze, dla takiej informacyjnej warstwy, jak udało się, bo to było jedno z takich wielu zadań bardzo trudnych, przed którymi pan stanął, z różnych względów, bo przecież wielu było przeciwników tego, żeby można było tam patriotycznie oddać cześć i uczcić to miejsce. Jak udało się w paru słowach, że tak powiem, odzyskać to miejsce dla muzeum? Mówię tutaj o Westerplatte. To był bardzo skomplikowany, panie profesorze, proces legislacyjny. My przygotowaliśmy rozwiązania specjalnej ustawy Westerplatte, do której przyjęcia szczęśliwie udało nam się przekonać kolejne komisje sejmowe. Sejm, Senat w końcu pod tą ustawą, pan prezydent Andrzej Duda złożył swój podpis. Westerplatte w latach 90. zostało poszatkowane pomiędzy różne instytucje, pomiędzy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Port Gdański, Miasto Gdańsk. Więc ja właściwie, zostając dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, ale także oddziału na Westerplatte, który dopiero powstawał, miałem wybudować muzeum w miejscu, no, do którego nie posiadałem żadnych praw. I to należało autorytetem państwa polskiego usystematyzować, bo jak się przekonujemy, skala zaniedbań na Westerplatte była tak ogromna, a Westerplatte należy do wszystkich Polaków. Jako patriota gdański, jako patriota lokalnej ojczyzny także, powiem, że dla Gdańska Westerplatte jest bardzo ważne, ale Westerplatte jest symbolem ważnym dla wszystkich Polaków. To jest taki sam symbol dla Polaków w Kielcach, w Gręboszowie, w Warszawie czy w Sochaczewie. To jest miejsce rozpoczęcia II wojny światowej i rozwiązania, w których dające możliwość autorytetowi państwa polskiego i państwowej instytucji kultury zajęcia się tym miejscem, z jednej strony dokonały się w wyniku tego procesu legislacyjnego, a z drugiej strony na dowód tego, że to było potrzebne, no, pokazujemy kolejne nasze sukcesy archeologiczne na Westerplatte i kolejne procesy już w najbliższych latach pokażemy inwestycyjne. To znaczy to miejsce zmienia się w szalenie dynamicznym tempie i to nie byłoby możliwe bez tych rozwiązań, które miały miejsce. To jeszcze dodam, panie profesorze, panie dyrektorze, drodzy państwo, którzy nas oglądacie, że na Westerplatte działają także saperzy. I ci saperzy znaleźli niedawno półtonową bombę, znajdują granaty, niewypały i inne elementy uzbrojenia i amunicji z II wojny światowej, głównie z roku 1945. Więc należy też wspomnieć, że Westerplatte w ogóle było zagrożeniem dla 500 000 ludzi, którzy każdego roku tam przychodzili. I tylko państwo polskie, jeszcze raz to powtórzę po raz trzeci, swoim autorytetem, Państwowa Instytucja Kultury mogła ustawić ten cały proces inwestycyjny, memoratywny i muzeologiczny na właściwe tory. Tak, przenosząc się teraz myślami do Warszawy, oczywiście też znajdujemy tu pewną analogię w trochę innej skali, ale przecież, bo chodzi tu o jednego wielkiego Polaka, ale też chyba nie ma, czy też bez tego chyba mogę powiedzieć, że z całą pewnością nie ma tak bardzo postaci historycznej, jeśli chodzi o artystę, bo tutaj oczywiście nasuwa się też postać Jana Pawła II, ale jeśli chodzi o artystę Polaka, nie ma chyba takiej drugiej postaci, która by tak była znana w całym świecie. No i już to wyszło tutaj w naszej rozmowie, że rzeczywiście ta dominacja, ta ilość osób z Azji, która tutaj, którą na korytarzach i w muzeum można, w salach muzealnych można było spotkać, to też już samo świadczy o tym, jakim ambasadorem naszym Polaków jest Fryderyk Chopin. Proszę powiedzieć, panie dyrektorze, zwracam się do pana dyrektora Sewerena Kutera, jak tutaj tą swoistą misję państwo i pan teraz jako nowy dyrektor realizuje, niesienie jakby wiedzy o osiągnięciach artystycznych
Polaków w osobie Fryderyka Chopina na cały świat i jak tutaj pan dyrektor tą jakby swoistą misję traktuje. Instytut Fryderyka Chopina posiada właściwie prawo do marki Chopin i tutaj możemy śmiało o tym powiedzieć właśnie, że jesteśmy zobowiązani właściwie ustawą jako instytut i muzeum o dbanie o dobre imię Chopina i prawidłowe wykorzystywanie tej marki. Tutaj może od razu pewnie troszkę wyprzedzę kolejne pytanie, ale w cyklu różnych wystaw, które zaplanowaliśmy na ten rok i na przyszły rok, pojawia się wystawa, która właśnie dotyczy wizerunku samego Chopina. I to będzie absolutnie okazja do tego, żeby przyjrzeć się właśnie tym zagadnieniom, o których mówi pan profesor. Postanowiliśmy zbadać, na ile ten wizerunek jest wykorzystywany w popkulturze, pokazać właśnie różne sposoby pokazywania Chopina, ukazywania Chopina, ale też pokazać taki aspekt czysto komercyjny również. Instytut właściwie jest zobowiązany do tego, żeby śledzić różne produkty, które są nazywane imieniem, zresztą opatrzone tą marką Chopin i je weryfikować. Postanowiliśmy troszeczkę właśnie zastanowić się nad takimi dobrymi praktykami i nieco gorszymi praktykami, które również występują, ponieważ społeczeństwo jeszcze ciągle nie ma tej świadomości, że pojęcie Chopin i marka Chopin jest w jakiś sposób chroniona. Więc prawdopodobnie, jeśli odbędzie się konkurs chopinowski w tym roku, taka wystawa właśnie będzie mu towarzyszyć. Ona będzie już właściwie oparta, tak jak wspomniałem, o nasze zbiory, chociaż marzy nam się, że w tym momencie będziemy mogli już wypożyczyć również chociażby słynny wizerunek Chopina Ary Scheffera, który stał się takim właściwie modelem do powielania wizerunku i kompilowania tego wizerunku na różne sposoby. On jest zawsze punktem wyjścia, więc jeśli ta cała sytuacja pandemiczna pozwoli na to, on przyjedzie do nas z Holandii i pokażemy, jak ten wizerunek się kształtował. Oczywiście zastanawiamy się ciągle nad tym, jak popularyzować życie i twórczość Chopina, również w tych trudnych czasach. Zauważyliśmy, że wszystko to, co organizujemy, czyli wystawy czasowe, jak również program edukacyjny, i wszystkie treści, które pojawiają się online, są bardzo dobrze odbierane właściwie na całym świecie. Instytut ma mnóstwo followersów, jeśli chodzi o social media, więc tutaj mamy zawsze pewność, że przygotowane materiały trafiają właściwie do mieszkańców całego świata i Azji, i Europy, i Ameryki. Śledzimy to bardzo pilnie. Dlatego też zastanawiamy się ciągle, czy właściwie w związku z tym, że zwiedzając Muzeum Fryderyka Chopina spotykamy się z tą warstwą multimediów i ona jest przesycone multimediami, tą warstwą taką wizualną, treściową, ikonograficzną, czy rzeczywiście w sieci również powinniśmy tym w jakiś sposób bombardować? I stwierdziliśmy, że jednak nie, że postawimy tutaj na wiedzę naszych kuratorów, edukatorów i troszkę równoważąc to wszystko, co się dzieje w tej kulturze online'owej, postanowiliśmy pokazać nas samych. To znaczy mamy taką ambicję, żeby w tej sieci zobaczyć drugiego człowieka, który opowiada o Chopinie ze swoimi wnioskami, swoim językiem, emocjami, który inspiruje w jakiś sposób naszych odbiorców. I tak też obudowujemy te wszystkie wydarzenia i wystawy takim programem filmów, klipów, w którym widać nas jako pracowników Muzeum Fryderyka Chopina. Natomiast również staramy się wykorzystać ten aspekt muzyczny, albo i przede wszystkim. W związku z tym transmitujemy na cały świat recitale, które już teraz zostały oczywiście wstrzymane, natomiast kilka z nich się odbyło. To są takie recitale weekendowe, które odbywają się u nas w muzeum w sali koncertowej w soboty i w niedzielę. I te niedzielne są transmitowane, streamingowane właściwie na cały świat i widzimy, że ci turyści, odbiorcy bardzo tęsknią za Chopinem i za Warszawą i bardzo chętnie by do nas dotarli, ale no, mają przynajmniej namiastkę w postaci wspaniałej muzyki wykonywanej przez najlepszych pianistów. Próbujemy też w tym wszystkim jakoś tak zjednać sobie tą publiczność, o której mówiłem, i przekonać do nas,
I też postanowiliśmy troszeczkę pokazać w tych materiałach, które towarzyszą wystawom i w całym programie edukacyjnym takiej kuchni muzealnej, takiego backstage'u, tak żeby w tym trudnym czasie dla muzealników nie pojawiały się takie banalne pytania, co wy właściwie państwo robicie w tym muzeum, skoro ono jest zamknięte. Więc chcemy tutaj przekonać naszą publiczność, że naprawdę mnóstwo pracy wykonujemy i staramy się w jakiś sposób utrzymywać ten kontakt, też pokazując pewne takie sytuacje, które może do tej pory w tym kontakcie i w sposobie komunikacji z naszą publicznością nie były priorytetowe. Staramy się opowiadać o tym, w jaki sposób tworzymy wystawy, w jaki sposób je aranżujemy, uzasadniać pewne nasze wybory, zjednywać sobie tą publiczność i próbować jednocześnie zrozumieć jej oczekiwania, ale też oczekiwać od niej zrozumienia naszej pracy. No i oczywiście przyciągnąć ich w momencie, kiedy muzea będą z powrotem otwarte. Ja jeszcze zapytam, bo jednym z oczywiście oddziałów, nie wiem, czy nie jedynym, chyba jedynym, tak? Jest dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Chciałbym się spytać, bo z tego co wiem, to jak to było w pandemii latem? Czy państwo chyba, czy tam, no właśnie, jakie są plany, dajmy na to, że rzeczywiście, no miejmy nadzieję oczywiście, że do maja ta sytuacja jakby zostanie opanowana i potem będziemy zmierzać w kierunku już letniego otwarcia muzeów, czy planują państwo, no właśnie, parę słów na temat domu urodzenia, jak tam, jak to się zmieniło i jakie plany są i jak z tymi koncertami? No tak, jest to sytuacja dosyć specyficzna, bo okazuje się, że w tym momencie właśnie Żelazowa Wola i park, cały ten kompleks właściwie parkowo-muzealny jest pewnym naszym kołem zamachowym, jeśli chodzi o frekwencję i kontakt z publicznością. Na szczęście właściwie parki zabytkowe i ogrody zabytkowe nie zostały zamknięte i tutaj jakby całe siły promocyjne również i całą uwagę staramy się obecnie skupić naszych widzów na Żelazowej Woli. Tam ciągle można ten park odwiedzać, on jest czynny codziennie, więc zapraszamy państwa właściwie na okrągło. Niestety oficyna chopinowska, w której mieści się wystawa poświęcona Chopinowi i prezentująca ten kontekst jego narodzin w Żelazowej Woli, jest nieczynna, ponieważ jest to no, stricte przestrzeń muzealna. Natomiast sam park, który jest bardzo wdzięczny i też bardzo wiele właściwie można wyczytać z tych wszystkich obiektów, które tam się znajdują o życiu Chopina, ale też przyrodniczo oczywiście w tym czasach pandemii bardzo się sprawdza. Tam nawet postawiliśmy w tym momencie na edukację przyrodniczą, tak żeby w czasach, kiedy potrzebujemy kontaktu z naturą i właściwie potrzebujemy się zrelaksować, ten park był właśnie w takim celu też wykorzystywany. Oczywiście z punktu widzenia takiego czysto komercyjnego, ten sezon zimowy w Żelazowej Woli jest dla nas dosyć niekorzystny, dlatego też postanowiliśmy ten sezon zimowy ożywić i tutaj udało nam się w poprzednim sezonie zimowym stworzyć no dosyć szybko, może niezbyt wielką, ale taką iluminację bardzo atrakcyjną w głównej alei tego parku. I to był sukurs do tego, żeby właśnie przyciągnąć i miejscowych odbiorców, mieszkańców chociażby powiatu sochaczewskiego, ale też mieszkańców Warszawy w okresie zimowym do Żelazowej Woli i chcemy też rozwijać w przyszłym sezonie zimowym ten pomysł właśnie takiego parku oświetlonego, bardzo gustowny, myślę, że licujący z tym miejscem sposób. Przynajmniej mieliśmy takie opinie. Więc próbujemy tą Żelazową Wolę wykorzystać właściwie tak w całym sezonie i sezonie letnim i zimowym. Planujemy tam również zwiększyć ilość wystaw czasowych, które będą takim pewnym namysłem też nad tym miejscem i prezentowały aspekt historyczny, ale też czysto artystyczny. Nie wiem, czy tutaj mogę już wyprzedzić też pewnie kolejne pytanie o plany, ale rzeczywiście w najbliższym czasie planujemy otwarcie wystawy fotografii Czesława Olszewskiego, który był jednym z takich najwybitniejszych właściwie fotografików warszawskich i z pasją fotografował ogród w Żelazowej Woli z tego okresu międzywojennego, czyli właściwie w takim ujęciu mocno modernistycznym,
To są przepięknej jakości zdjęcia, które mają również taki walor dokumentacyjny, stąd pomyśleliśmy, że jednocześnie będzie to świetny materiał na zajęcia edukacyjne i zaproszenie naszych zwiedzających do obejrzenia wystawy, ale później odnalezienia tych właściwie miejsc, które pokazuje Olszewski, a które już nie istnieją w takiej formie oryginalnej właśnie w parku. Tak, żeby ta świadomość zmieniania się formuły parku i ewaluowania tego miejsca pozostała właśnie z naszymi zwiedzającymi. A w okresie, mam nadzieję, konkursu Chopinowskiego z kolei również zaprezentujemy wystawę fotografii, tym razem współczesnego, wspaniałego polskiego artysty, fotografika Marcina Ryczka, który bardzo często też pokazuje w swoich wspaniałych, harmonijnych zdjęciach motywy dalekowschodnie. I tutaj znowu ukłon w stronę Azjatów, Japończyków, Chińczyków, Koreańczyków, którzy myślę czekają tylko na okazję, żeby do nas dotrzeć i docierają również do Żelazowej Woli. Czasami dla nich to nie jest łatwe komunikacyjnie, ale nie ma żadnych barier dla nich i również stanowią tam duży procent frekwencji. Dobrze, skoro już tutaj temat planów, to jeszcze już powoli będziemy zmierzali ku zakończeniu, ale jeszcze w Gdańsku chciałem zapytać pana dyrektora Nawrockiego o plany, jeśli chodzi o wystawy czasowe oraz dajmy na to właśnie, że w maju znowuż będziemy mogli przyjść do muzeum. Jakie na to lato, na jesień pan planuje jeszcze nie na Westerplatte, ale w samym też ogromnym budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wystawy, jakie nowe inicjatywy? My w głównym budynku mamy, panie profesorze, drodzy państwo, przygotowany szereg rozwiązań, które funkcjonują, gdy muzeum jest oczywiście otwarte. To są wspomniane wystawy czasowe, wystawa Walka i Cierpienie na przestrzeni 1000 m2, przygotowana z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ona była planowana na 2 lata, ale z tych 2 lat zrobił się właściwie rok i przedłużyliśmy jej egzystencję w naszym muzeum na kolejne miesiące i być może kolejne lata w momencie, gdy samo muzeum zostanie otwarte, bo ona cieszyła się dość dużym zainteresowaniem, a nie każdy miał możliwość ją zobaczyć. Na przestrzeni natomiast około muzealnej, na placu przed muzeum stoją obecnie 2 wystawy czasowe o Polakach w Wolnym Mieście Gdańsku i o Wielkiej Ofierze, jaką Polacy z Wolnego Miasta Gdańska oddali po 1 września 1939 roku, a także wystawa The Airmen, pokazująca losy obrońców Wielkiej Brytanii z bitwy o Wielką Brytanię, polskich lotników z polskich dywizjonów. I myślę, że ten rok będzie poświęcony na ekspozycję właśnie tych wystaw. Natomiast ponowne otwarcie muzeum daje nam możliwość i już grupa nasza teatralna pracuje, bo tak jak wspólnie z muzeum w Sulejówku, jak wiem, jesteśmy 2 muzeami, które mają młodzieżowe rady muzeum i ta inspiracja przyszła właśnie z Sulejówka, to jesteśmy chyba jedynym muzeum w Polsce, według mojej wiedzy, które ma własną grupę teatralną, to znaczy edukację poprzez teatr i poprzez sztuki teatralne. Ta grupa pracuje teraz nad sztuką poświęconą rokowi 1939, więc przygotowania trwają, a potem pewnie standardowo odbędzie się z jednej strony premiera tego spektaklu, a z drugiej strony też gościnne występy na innych scenach. Otwarcie muzeum daje nam też możliwość udostępnienia kina naszym gościom, bo mamy Kino Muzeum, które ma ofertę nie tylko komercyjną, bo też taki rodzaj oferty ma, ale ofertę klubów dyskusyjnych, klubów kinowych. Pokazujemy kino choćby II Rzeczpospolitej. Rozwijamy strefę nowoczesnych technologii. Wobec tego, gdy tylko przyjdzie nam otworzyć Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, to wszyscy państwo, którzy nas oglądacie, możecie być pewni, że znajdziecie tutaj bardzo ciekawą ofertę edukacyjną, kinową, teatralną, koncertową i muzyczną. Już wszystkich państwa chciałem zaprosić na koncert pieśni naszego wielkiego i żołnierza, i poety, i artysty Mariana Hemara. Ten koncert odbędzie się w pierwszych dniach kwietnia. Będziemy o tym informować na naszych portalach, w social mediach, więc jakby już teraz
nie śpimy, a przygotowujemy także nowe rozwiązania. To są nowe aranżacje piosenek znanych Mariana Chemara, Obrońcy Tobruku, jak powiedziałem, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a do tego bardzo wrażliwego przecież i wspaniałego polskiego artysty. Czyli krótko mówiąc, no nie da się ukryć, że nasze dzisiejsze przesłanie jest zdecydowanie pozytywne i optymistyczne, ponieważ jak widać nie tylko muzea, na przykładzie tych trzech, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy, ale przecież to dotyczy całego kraju, nie tylko nie zamarły, ale wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że są w rozkwicie, mimo tych oczywistych trudności i małej frekwencji, która wynika z tego, z konieczności po prostu, ale no, bądźmy optymistami, wiemy, że powiedzmy, jesteśmy owszem w tej chwili w tym szczycie zakażeń, ale miejmy nadzieję, że za tydzień już ta sytuacja zacznie się stabilizować i ta liczba chorych spadać, więc z optymizmem spojrzymy w kierunku tych miesięcy ciepła, może maja, może czerwca i wtedy tak trochę żartobliwie powiem, że wybierając się może najpierw do Warszawy, wpadniemy do Muzeum Fryderyka Chopina na te nowe interesujące wystawy, o których opowiedział pan dyrektor Seweryn Kuter. Potem na pół dnia będziemy mogli, mam nadzieję, że już z kawiarnią i restauracją udać się do Sulejówka i zobaczyć ten piękny też, jeśli chodzi o umiejscowienie i pięknie w zieleni, miejsce historyczne dworku Milusina i obok tego wspaniałego muzeum i następnie szybkim pociągiem, bo jak wiemy już chyba możemy w 2 godziny i 20 minut dostać się szybkim pociągiem z Warszawy do Gdańska. Wpadniemy do Gdańska, gdzie koniecznie zobaczymy to wszystko, o czym tutaj pan doktor Nawrocki mówił, a oczywiście powiem, że to jest tak bogata kolekcja i tak duży budynek, że oczywiście pan tylko zdążył tu powiedzieć o kilku aspektach, natomiast rzeczywiście tam można spędzić godziny i to zarówno interesując się tymi polskimi aspektami II wojny światowej, jak i tymi dotyczącymi całej globalnej II wojny światowej, jej znaczenia, upamiętnienia i tak dalej. Także z takim optymistycznym przesłaniem zwrócimy się teraz do pana Michała jeszcze z pytaniem, czy widzowie, czy słuchający mają jakieś pytania, uzupełnienia i komentarze? Tutaj do pana Michała Kosakowskiego się zwracam. Są dwa pytania, na które częściowo pan dyrektor Nawrocki odpowiedział. Pan Jan Kowalski pytał, jak wygląda sytuacja z Westerplatte, które zostało połączone z Muzeum II Wojny Światowej i jaki będzie miało charakter? I drugie pytanie, też o muzeum. Był konflikt o kształt wystawy głównej muzeum. Czy muzeum ma już swobodę jej kształtowania? Jeśli tak, to czy i jakie będą zmiany? No właśnie, panie dyrektorze, ja tutaj świadomie troszeczkę nie chciałem tych wątków politycznych, ale jak widać interesuje to też trochę, bo to niestety się z polityką wiąże. Proszę może krótki komentarz do tych dwóch pytań. Myślę, że w jednej z swoich wypowiedzi opowiedziałem trochę państwu o Westerplatte. Zachęcam do odwiedzenia platformy YouTube i też naszych social mediów. Tam jest 1,5-godzinny nie wykład, ale prezentacja właściwie założeń programowych dla Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku, a więc odpowiadając panu Janowi Kowalskiemu, przekazuję ten namiar, a też w swoich wypowiedziach ogólnie zarysowałem przyszły kształt Westerplatte. Inwestycja ma się skończyć w roku 2027, ma trzy etapy. Pierwszy się skończy 1 września roku 2022, drugi 1 września 2024 i trzeci właśnie w roku 2027. Na Westerplatte powstanie park historyczny krajobrazowy, a więc muzeum plenerowe. Odpowiadając na to drugie pytanie, no, wprowadziliśmy 26 zmian, które zostały wstrzymane i zakwestionowane przez naszych poprzedników, co jest ewenementem na skalę, myślę, światową muzeum, bo w muzeach zmiany dokonują się. Mógłbym tutaj wymieniać kolejne muzea od Yad Vashem, Muzeum Holokaustu, nasze sąsiednie Muzeum Europejskie Centrum Solidarności. No po prostu zmiany na wystawach
w muzeach na świecie się odbywają. Zmienia się eksponaty, zmienia się opisy tych eksponatów, reaguje się na bieżące badania naukowe i na wiele innych rzeczy. No natomiast naszym poprzednikom udało się wstrzymać na pewien czas zmiany. Zakwestionowali możliwość pokazywania postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, świętego ojca Maksymiliana Kolbe, kazali zdjąć biało-czerwoną flagę ze Lwowa, więc jakby tutaj już w takie szczegóły trochę zabawne, trochę tragiczne, trochę dramatyczne nie chciałbym wchodzić. My obroniliśmy się w ramach procesu sądowego. 17 zarzutów naszych poprzedników zostało oddalonych, tylko jeden został przyjęty. Konkluzja jest jednak taka, że w wyniku apelacji, którą złożyli do Sądu Wyższej Instancji, nie mamy pełnej swobody jeszcze wprowadzania kolejnych zmian na wystawie. Do czasu zakończenia apelacji właściwie musimy pozostać przy tych 26 zmianach, ale te 26 zmian zmieniły już w pewnym sensie charakter tej wystawy. Pokazaliśmy polskich bohaterów, których tak bardzo starali się ukryć głęboko gdzieś po dziurach albo zupełnie ich wymazując z historii nasi poprzednicy. Szczęśliwie jesteśmy już w innym miejscu i w innym czasie. To sprawa, tak chciałbym myśleć, to sprawa z lat 2017-2019, no ale ze skutkami trwającymi do dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że sąd wyższej instancji wyda odpowiedni wyrok podtrzymujący decyzję Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jak wszystkie muzea na całym świecie, będziemy mogli wprowadzać zmiany i ulepszenia. Tak, tutaj Państwo się nie przysłyszeli, dokładnie takie zmiany były blokowane i proszę sobie wyobrazić, już nie chcę tu wchodzić w cały wątek polityczny tych spraw, Państwo sobie już sami wyrobią zdanie, no niemniej ja bym to nazwał taką jedyną swoją rodzaju próbą podjętą przez poprzednią dyrekcję Muzeum II Wojny Światowej, jeszcze za czasów rządu PO i PSL wybraną, którzy postanowili jakby sprywatyzować prawa do muzeum, przecież państwowego muzeum, na które ogromne pieniądze, setki milionów złotych zostały, no nie zostały, po prostu myśmy się wszyscy jako podatnicy w tych latach poprzednich złożyli i no i próbowano jakby przeforsować taką tezę, iż to jest własność tych, którzy wówczas rządzili tym muzeum, co jest oczywiście światowym kuriozum. Na szczęście, jak widać tutaj w tej walce, odwołując się jeszcze ostatni raz do metaforyki boksu, rozłożony na 12 rund, mam nadzieję, że już jesteśmy przy końcu tej 12 rundy i zostanie ona już rozstrzygnięta tak samo pozytywnie jak pierwszej instancji i że te zmiany nad wyraz potrzebne, bo rzeczywiście sam bywając w latach 2017, zaraz po otwarciu, kiedy pan dyrektor już kierował muzeum, a jeszcze było to w wersji poprzedniej, bo jeszcze nic nie zdążono w ogóle zadziałać, no rzeczywiście widziałem prostych zwiedzających, wielu ludzi, którzy oddychali często ciężko w windzie i stwierdzali, że skakało im ciśnienie dosłownie, kiedy to usiłowali godzinę czy półtora chodzili po ekspozycji i szukali miejsca, gdzie mogliby się o rotmistrzu Pileckim dowiedzieć, gdzie by mogli, ba nawet o Powstaniu Warszawskim w sposób taki właściwy dowiedzieć, nie mówiąc już o innych postaciach, czy o postaciach związanych z Kościołem, z Maksymilianem Kolbe i tak dalej. I to wszystko dla niektórych było szokujące. Mam nadzieję i wiem, że w tej chwili dzięki tutaj panu dyrektorowi i całej ekipie, no już to w zasadzie należy do przyszłości. Jak tylko będzie można, no to te wszystkie korekty zostaną wprowadzone i no i rzeczywiście będzie mogło to muzeum już spełniać tę swoją misję patriotyczną i no bo tak to trzeba nazwać, że rzeczywiście Muzeum II Wojny Światowej po to zostało powołane i po to jakby funkcjonuje, żeby jednak pokazywać jaką tragedią, jakim strasznym, jakie straszne konsekwencje dla całego narodu polskiego, oczywiście nie tylko polskiego, ale no jesteśmy w Polsce, więc na tym się koncentrujemy, przyniosła. Także tutaj życzymy powodzenia tym inicjatywom. Bardzo serdecznie panom
Dziękuję. Mam nadzieję, że tutaj Państwo też odbierający znaleźli coś ciekawego, bo mam cały czas takie wrażenie, że jednak w przestrzeni publicznej wciąż brakuje wiadomości na temat tych naszych licznych i wspaniałych muzeów, ich działalności i że mają sens takie dyskusje jak ta dzisiejsza i dwie poprzednie z cyklu Muzea w Polsce Nowe Otwarcie. Mam nadzieję, że ten apetyt wszystkich na kolejne otwarcie w dobie zamknięcia jeszcze narasta i że już wkrótce będziemy mogli odwiedzić te wszystkie piękne miejsca, które dzisiaj słyszeliśmy. Ja mam nadzieję, że za miesiąc też będziemy kontynuować ten nasz cykl, aczkolwiek w tej chwili na razie pozostaniemy przy tych trzech dyskusjach. Wszystkim śledzącym nas, oglądającym bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i zachęcam do dalszych tutaj zaglądań na stronę facebookową Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i na kolejne dyskusje. Najbliższa poświęcona utraconym perłom, czyli rezydencjom utraconym za granicami II Rzeczpospolitej w postaci prezentacji pana Tomasza Kuba-Kozłowskiego. Taki czteroodcinkowy cykl. Jedno spotkanie się odbyło, jest to zobaczenie na blogpressie YouTube'a, a następne będzie 7 kwietnia poświęcone Antoninom Potockich, rezydencji Potockich. Za tą granicą jeszcze z traktatu ryskiego, czyli tutaj pochylamy się nad tymi rezydencjami, które już na trwałe zostały jakby utracone dla Polski po 1920 roku. Także zachęcamy wszystkich jeszcze do oglądania kolejnych dyskusji. Bardzo dziękuję panu Michałowi Kosakowskiemu i całej ekipie tutaj technicznej od strony Blogpressu za udostępnienie nam tych łam. Dziękuję panom dyrektorom i wszystkim słuchającym. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.